chciałbyś znowu wypłynąć w morze? Chłopcze, oddałbym prawą dłoń, gdyby ktoś zechciał wziąć mnie na pokład porządnej łajby. Ale w moim wieku nie mam już chyba o czym marzyć. A poza tym, kto by się zajął moją latarnią? Przyda mi się taki doświadczony żeglarz jak ty. A niech mnie, rekin. Co chcesz zrobić, chłopcze? Chyba nie przymierzasz się do porwania królewskiego okrętu, co? Kto wie? A to ci dopiero hedza. Ale nie mogę tak po prostu zostawić mojej latarni. Co z tym zrobimy, co? A gdybym sprowadził tu kogoś, kto zająłby się latarnią pod twoją nieobecność? Nie głupi pomysł. Znam nawet odpowiednią osobę. Kowal Harad ma czeladnika imieniem Brian. Często z nim rozmawiałem. Tylko jemu mogę powierzyć moją latarnię. To sumienny chłopak. Porozmawiaj z nim. Może nam się poszczęści i zgodzi się pomóc. Thank you.
ma czego plądrować. Tak, to bardzo typowe. Pokaż mi. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Mój mąż, miłego. Może. Powinien być mądrzejszy. Każdy mówił przez cały dzień. Nie mów, że o tym nie wiesz. Masz pi... Proszę. Mamy! Zakład... Jesteś... No chodź. No to zobaczymy, na co się stać. A, to było niezłe. O, mój łeb. O, stary. Masz niezły cios. Oto twoje 100 sztuk złota. Zasłużyłeś na nie. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Colinis. Na rozkaz wielkiego lorda Havena ogłasza się, co następuje. Lord André zostaje mianowany głównodowodzącym miasta Colinis. Lord Haven oznajmił, że osobiście uda się do Górniczej Doliny, aby kontrolować załadunek magicznej rudy na swój statek. Niech żyje król!
Mam swoje zdanie na ten temat. Wiadomo już, komu można ufać. Mam swoje zdanie na ten temat. Nie chciałbyś wypłynąć ze mną w morze? Nie, już nie. Znalazłem dla siebie odpowiednie miejsce. Może innym razem. Nie, tak, nikogo nie musisz o to pytać. Wszystko w porządku? Tak, cisza i spokój. Nie trzeba mi więcej. Nic się nie zmieni. Hej. Uciekał, jakby go nie doszło do mnie. Nic na ten temat. Dokładnie tak. Jak leci? Nie najgorzej. Chociaż ciągle mam ten przeklęty ból głowy. Odkąd opuściłem Górniczą Dolinę, czuję się jednak dużo lepiej. Zostanę tutaj. Gdybyś mnie potrzebował, będziesz wiedział, gdzie mnie szukać. Zamierzam opuścić Korinis. Nie chcesz się do mnie przyłączyć? Im dalej od Górniczej Doliny, tym lepiej. Kiedy ruszamy? Nie mów, że o tym nie wiesz. Idź na przystani. Tam się spotkamy. W porządku, ruszam. Nie mów, że o tym nie wiesz. Przyszło mi to do głowy. To nie może być tak dalej. Wszystko będzie dobrze. Malak wrócił, ale sytuacja niewiele się zmieniła. Jeśli nie zdarzy się jakiś cud, wszyscy tu zginiemy. Kiepska sprawa. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Nic mnie już nie dziwi. Ja bym tego nie zrobił. Posłucham niewłaściwych ludzi. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Znasz już moje zdanie. Nie mów, że o tym nie wiesz. Tak, jakby brakowało mi smaci. Nie wiadomo już, komu można ufać. Wiesz, mówi się o tym. Nic mnie już nie dziwi. Ej, ty! Ode mnie pokaż mi swoje towary. Niestety, asortyment moich towarów nie jest zbyt duży. Nie mów, że o tym nie wiesz. Chcesz niczego nie musiał się dowiedzieć? Nie wiem się, czego wiesz. To się nigdy nie zmieni. Prawda, że nie mój problem. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. To było oczywiste. Żadna wielka sprawa. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Co myślisz o tym całym polowaniu na smoki? Chłopaki mogą z tego wyjść, objuczeni złotem, jeśli nie odwalą wcześniej kity. Ja tam wolę cię trzymać z niej. Mnie ma nic innego. Mówi się o tym, że tak. Zobacz, jak to wychodziło. To jest drugim wolem w nocy. To żadna tajemnica. Co można zaoferować? Przyjrzyj się bliżej. Ścieżka cnoty jest długa i tajemnica. Nie wiem, że o tym nie wiesz. W końcu dobywa się do. Nie potrzebuję jeszcze więcej powodów. Trzymam się od tego żarek. Przecież byś wiedział już o tym wcześniej. Mogę ci opowiedzieć o takim. Co słychać? Błogosławiony niech będzie Ilos. Niebezpieczeństwo ataku smoków zostało zażegnane. Żeby dotrzeć do Rudy, musimy się już tylko zająć orkami.
Trzymam się od tego, tak? Nic się w związku z tym nie zmieni. Już nie. Podobno interesuje cię stara latarnia morska Jacka. Jack rozważa możliwość powrotu na morze, ale wtedy jego latarnia byłaby niestrzeżona. Dla Jacka powinno być oczywiste, że kiedy go tutaj nie będzie, zrobię z jego latarni morskiej kuźnię. Jakiś problem? Nie dla mnie. Ja i tak nie dostanę kuźni Harada. Już dawno przyjąłem to do wiadomości. Zgoda. Spotkamy się u Jacka. Wszystko jest możliwe. Mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Hej, ty! Zostaniesz w mieście? Jeden z nas musi tu zostać, jeśli Watras opuści miasto. Być tego pewnym. Wcale mnie to nie ci. Ode mnie tego nie pozna. Mnie to już nic nie ci. Mam jeszcze coś do powiedzenia w sprawie orkowych przywódców. Słucham? Mam dla ciebie kolejne pierścienie. Dobra robota. Tak trzymać. Zdziwiłbym się, gdyby w okolicy kręciło się ich jeszcze wielu. Jeśli chcesz, możesz nadal przynosić mi pierścienie. Ale myślę, że orkowie dostali już odpowiednią nauczkę. Proszę, weź to złoto i kup za nie lepsze wyposażenie. Ktoś za to odpowie. Ciągle to samo. Nikt mi o tym nie mówił. Ścieżka zna. Hej! Hej, ty! Trudno mi w to uwierzyć. Trzymam się od tego zdania. I co ty na to? Ale bałagan! Jak skończę, Jack nie rozpozna tego miejsca. Od dziś o twoją latarnię będzie się troszczył Brian. Miałem nadzieję, że to powiesz. Potrzebujesz mnie jeszcze? On po prostu za dużo gada. Nie mówili co innego. Nie zasłużył sobie na to. Naprawdę w to wierzysz? Ciągle to samo.
jest... Jaką drogę... Wybieram drogę leczenia. Czy jestem godny otrzymania runy? Jaką drogę... Wybieram drogę leczenia. Czy jestem... Jaką drogę uzdra... Wybieram drogę le... Nie jesteś... Masz ochotę na małą wycieczkę po świecie? Co? Nieważne. I tak mam kompletną załogę. Przestań mnie irytować, człowieku. Zasłużył na coś takiego. Ktoś za to odpowie. Po prostu trzeba odczekać. Tak dalej być. Mówią to i owo. Ej! Skąd ty to znowu? Co trzeba zrobić, aby otworzyć główną bramę? Na niebiosa! Czemu ktokolwiek miałby chcieć ją otworzyć? Było dokładnie tak, jak mówisz. Martwię się o bezpieczeństwo zamku. Wierz mi, ja również. Przez cały czas. A ponieważ jestem takim wiernym strażnikiem, Garant powierzył mi klucz do kołowrotu. To wielka odpowiedzialność. Będę go dobrze strzegł, tak jak przysięgałem Garandowi. Tak. Wyobraź sobie, że ktoś wchodzi i pociąga za dźwignię, aby otworzyć bramę, a to stare, zardzewiałe żelastwo się blokuje. Nikt jej wtedy nie zdoła zamknąć. Wolę nawet nie myśleć, co nastąpiłoby potem. Na szczęście nikt nie wie, że to ja mam klucz. Ej, ty! Sądzę, żeby coś się zmieniło. Co czekaj? Thank you.
jak się mają sprawy? Zdrada! Brama nie powinna zostać otwarta! Śmierć zdrajcom! Hej, ty! Jeszcze jeden taki atak i będzie po nas. Nie ma czego plądrować. Ej, ty! Jakieś nowe wieści? Jeśli chcesz poznać najnowsze... Nie mów, że to nieprawda. Co nowego? Przeklęte miejsce! Jakiś sukienkyn otworzył główną bramę! Teraz możemy już tylko czekać na egzekucję. Jak się dowiem, kto nas zdradził... Ludzie mówią różne rzeczy. Widzi i słyszy się... Zdrajca! Wiem dobrze, że to ty otworzyłeś bramę. Zapłacisz mi za to! Całkiem nieźle! Ale mu pokazałeś! Rany! Moja głowa! Zdrajca! Całkiem nieźle! Ale mu pokazałeś! Jakieś wieści? Poza tym, że najechali na nas orkowie?
Trzymam się od tego z daleka. To tylko plotki. Brama do zamku w górniczej dolinie jest już otwarta i zablokowana. Nic teraz nie powstrzyma szturmu orków. Załoga zamku poniosła ciężkie straty. Paladyni z miasta powinni wkrótce wyruszyć do doliny, by wydostać swoich towarzyszy z oblężonego zamku. To świetna wiadomość. Teraz nic mnie już nie powstrzyma przed wyrwaniem się z tego przeklętego miejsca. Nie wiem, ty mi powiedz. Czy teraz pomożesz mi dostać się na wyspę? A, fakt. Chciałeś, żebym z tobą popłynął. No, słuchaj, zrobimy tak. Zapłać mi 2500 sztuk złota. A ja poprowadzę twój obręb. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Zatem sumy nauczę cię także wszystkiego, naprawdę, co wiem o sile i zręczności. Żadna wielka sprawa. W porządku. Oto twoje złoto. Świetnie. Teraz musisz mi tylko powiedzieć, co mam zrobić. Zostań kapitanem mojego statku. W porządku. Daj mi statek i odpowiednią załogę, a popłynę z tobą nawet na koniec świata. Nie wiadomo, a masz odpowiednią mapę morską? Bez niej daleko nie dopłyniemy. To już moje zmartwienie. Spotkamy się na przystani. Ciekaw jestem, jak tego dokonasz. Dużo by mnie to kosztowało. Myślisz, że ja mam lepiej? Ciągle to samo. Nie wiem, czy pokaż mi, co mogę zrobić. Tak zdarzyć. To się nigdy nie zmieni. Się to mnie wcale nie dziwi. Nie wiem, ty mi powiedz. Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. Sam tak mówi. Nikt nie chce wiedzieć. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. I to jest prawda. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Tego jest więcej. Ode mnie tego nie dostał. Trzymam się od tego z daleka. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Nie mam czasu na takie rzeczy. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Nie można na tym polegać. Myślisz, że ja... Tego jest więcej. Jest... Przecież nic nowego. Zająłem się twoim długiem. Jesteś wolny. Myślisz, że to naprawdę? Naprawdę? Jak tego dokonałeś? Nie chcesz wiedzieć. W sumie to prawda. Wielkie dzięki. To świetnie. Ruszajmy w drogę. Chwila! Jak się masz? Muszę sobie poszukać jakiegoś innego miejsca. Ciekawe, dokąd zaniosą mnie wiatry tym razem. Nie można na tym polegać. Potrzebuję paru rzeczy. Hej! Przychodzę po straszliwą miksturę ze smoczego jaja. Ach tak! Właśnie ją przygotowałem. Nie miałem jednak czasu jej przetestować i nie wezmę odpowiedzialności za niepożądane efekty. Oddaj mi ją natychmiast. Dobrze, już dobrze. Mam tylko nadzieję, że nie eksploduje ci od niej głowa. Hej, ty!
Wypróbowałem miksturę ze smoczych jaj. Świetna sprawa. Zaiste ciekawe. Muszę się zaraz wziąć do dalszych badań. Absolutnie. Czy możesz zrobić jej dla mnie więcej? Poczekajmy kilka tygodni, nim znowu ją wypróbujemy. No, chyba że chcesz, by wyrosły ci rogi. Czy mógłbym się u ciebie uczyć? Zdradzę ci arkana sztuk alchemicznych. Jakieś... Nie, niestety. Chwila! Proszę, to powinno złagodzić objawy odstawienia trunków. O, dzięki, stary. Nareszcie trochę odpocznę. Jak ja ci się odwdzięczę. Te kilka monet to niewiele, wiem. Ale to ostatnie pieniądze, jakie mi zostały. Hej, ty. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Jak się masz? Nieźle. Da się tu wytrzymać. Dalej przydzielają mi jakieś głupie zadania, jak pilnowanie owiec. Ale w porównaniu z klasztorem to prawdziwy raj. Dlaczego dowiaduję się o wszystkim?
Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Zostaniemy tutaj, te stare... Niech cię... Hej, ty! Pochadu... Nie ma.
sensu nie ma. Że coś się znalazłem. Co? Słyszałem, że ukatropiłeś się z teba. Nie, w tej... Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. Uciekali jak zające. Jak to nie przypomina? Ciągle to samo. Mam dla ciebie.
Jak idą interesy? Cóż, śmierć Estebana jest dla paru osób okazją do świętowania. Nie można na tym polegać. Był w Sztokim? W końcu to była jego decyzja. Pokaż mi. Się nie zmieni. Musi po prostu więcej ćwiczyć. Znasz już moje zdanie. Pokaż mi co. On myśli, że to takie łatwe. Nie ze mną ten Mary. Gdyby to zależało od nas, sprawy potoczyłyby się inaczej. Nie ze mną ten Mary. To żadna tajemnica. Hej! Pohandluj. Niczego nie znajdę. Thank you.
Nie ma czego plądrować, nie ma czego plądrować. Nie ma. Thank you.
No i? Jak się żyje jako wyrzutek? Jakoś sobie radzę. Mając te ubrania, przetrwam zimę, a później zobaczymy. Nie ma.
Niczego nie znajdę. Ucz mnie. Masz przed sobą dużo nauki. Nie mów, że to nieprawda. To było oczywiste od dawna. Pokaż mi swoje towary. Nie można na tym polegać. I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Ciągle to samo. Naprawdę w to wierzysz? Tego jest więcej, wierz mi. Sam by na to nie wpadł. Możesz... Zwariowałeś? Nie mam zamiaru używać naszej ostatniej łodzi, aby... Jedna sprawa. Tego jest więcej, wierz mi. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Co znowu? Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Naprawdę tak powiedział. Hej, ty! Chcę czegoś mocniejszego. Co podać? Daj trochę... Srogi trunek! Daj... Srogi... Daj... Srogi... Daj... Srogi... Daj... Srogi... Daj... Srogi... Daj... Srogi... Daj trochę... Srogi... Co możesz mi zaoferować? Mam wszystko, czego może potrzebować pirat! To się nigdy nie zmieni. Naprawdę w to wierzysz? Nie mów mi takich rzeczy. Nie ma.